29 grudnia 1989 roku. Pokój niech będzie z tobą, uwielbiaj mnie i kochaj mnie w mojej świętej Eucharystii. Przyjdź mnie przyjąć w mojej ofierze baranka bez skazy. Powinnaś przyjść do mnie czysta, gdybyś tylko uświadomiła sobie, że jestem obecny z ciałem i krwią, przez które osiągnąłem wieczne odkupienie dla was wszystkich. Zbliżałabyś się do mnie bez skazy i z szacunkiem. Z mojej nieskończonej miłości złożyłem siebie w doskonałej ofierze, aby oczyścić Was z wszelkiego grzechu. Pragnę, abyście wszyscy w pełni zrozumieli tę ofiarę. Pragnę wszystkich Was zachęcić do zrozumienia tego, co Wam ofiarowuję, i w ten sposób wzbudzić w Was odpowiedź miłości. Ta ofiara. Może doprowadzić was do uświęcenia i do przebóstwienia, moje dziecko. Ona może urzeczywistnić w tobie mój plan i doprowadzić cię do wiecznej doskonałości. Moja umiłowana, moja ofiara jest na wieczność, a ty, umiłowana mojej duszy, przyjmuj ją codziennie. W tym świętym momencie, Moje sanktuarium zapełnia się aniołami wszystkich chórów gotowych na spotkanie ze mną, ich Bogiem. Padając na twarz, uwielbiają mnie, pocieszając moje serce. A wy, którzy gotowi jesteście mnie przyjąć, czy mnie nie uwielbicie, nie oddacie mi czci, bądźcie świadomi mojej świętej obecności, nie śpijcie w mojej obecności. Nie pozwalajcie Waszemu duchowi rozpraszać się w mojej obecności. Czy pozwolilibyście sobie na to, by trwać w letargu, gdybyście stali u stóp mojego krzyża na Golgocie? Moi umiłowani, jak czulibyście się, gdybyście uczestniczyli w moim ukrzyżowaniu na górze? Czy pozwolilibyście Waszemu duchowi zajmować się nieważnymi wydarzeniami dnia? Czy nie upadlibyście raczej na twarz, u stóp mojego krzyża, aby uwielbić mnie waszego Boga? Za was umarłem na krzyżu, nie zważając na cierpienia, które miałem znieść. Czy więc pozwolilibyście sobie na brak uwagi i lekceważenie wobec mojej ofiary? Jestem obecny w moim tabernakulum, tak jak byłem obecny na moim świętym krzyżu, gdy zostałem do niego przybity. Przyjdźcie zatem do mnie, tym razem całkowicie świadomi, kogo przyjmujecie i kto jednoczy się z wami, aby was oczyścić i dać wam życie wieczne. Córko, bądź cierpliwa, jak ja jestem cierpliwy. Przyjdź, wypocznij w moim najświętszym sercu i pozwól mi wypocząć w Twoim. Miłość kocha Cię. O Jezu Chryste. Nasz panie i zbawco, obiecałeś nam na zawsze zamieszkać z nami. Ty rzeczywiście wezwałeś wszystkich chrześcijan do zbliżenia się i dzielenia Twoim ciałem i Twoją krwią. Podzielił nas jednak nasz grzech i nie jest już w naszej mocy razem sprawować Twoją najświętszą Eucharystię. Wyznajemy, że to nasz grzech i prosimy Cię, wybacz nam. Pomóż nam wejść na drogi pojednania zgodne z Twoją wolą. Ogarnij nasze serca ogniem Ducha Świętego. Udziel nam ducha mądrości i wiary, odwagi i cierpliwości, pokory i wytrwałości, miłości i nawrócenia za wstawiennictwem Najświętszej Matki Bożej i wszystkich Świętych. Amen.